Szanowni Państwo, ja z uwagą przysłuchiwałem się wczoraj wypowiedziom tych mówców, którzy zabierali głos. Również od wielu lat zajmuję się sprawami Polonii i Polaków za granicą, ale o tym wątku może wspomnę w ostatniej części swojego wystąpienia. W swoim wystąpieniu chciałbym zamieścić trzy fragmenty. Jeden to rys historyczny dotyczący opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Drugi wątek dotyczył będzie współczesności, a trzeci wątek będzie wątkiem osobistym, proszę Państwa, ponieważ uznałem, aczkolwiek unikam tych, że tak powiem, sytuacji takich, kiedy ewentualnie osobiste wątki są wprowadzane, jednakże uznałem, że za rzeczą celową i słuszną będzie wprowadzenie krótkiego wątku osobistego do tej dzisiejszej naszej rozmowy. Szanowni Państwo, ja przygotowałem wystąpienie, również tak jak wczoraj pani Szanard Binienda, przygotowałem prezentację na dzisiejsze spotkanie, ale niestety nie ma takiej możliwości technicznej, żebym mógł Państwu pokazać obrazki, które by bardziej może zilustrowały to, co będę mówił, czy przybliżyłyby Państwu, ułatwiłyby, dlatego że jesteśmy wzrokowcami w większości, no ale niestety wobec tego, że nie ma takiej możliwości, no to trudno, będziecie Państwo skazani na słuchanie mojej wypowiedzi. Ja oczywiście wobec tych informacji, które zostały przedstawione przez organizatorów, skrócę ten swój referat. On jest, jak rozumiem, za długi na to, żeby ewentualnie zająć Państwu tyle czasu. Więc przechodzę, proszę Państwa, do rysu historycznego. Otóż, proszę Państwa, Senat Rzeczypospolitej Polskiej faktyczną opiekę nad Polonią i Polakami sprawuje od 1990 roku, co jest chyba oczywiste dla wszystkich Państwa. Jednakże o tej funkcji opiekuna Polonii i Polaków za granicą Izba Wyższa Expressis Verbis wypowiedziała się w 80. rocznicę restytucji przedwojennego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 28 listopada 2002 roku w sposób następujący. Obecny Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ponownie wskrzeszony w roku 1989, po przerwie spowodowanej czasami okupacji Polski Ludowej, czuje się spadkobiercą wielkiej tradycji Senatu I i II Rzeczypospolitej. Ta tradycja zobowiązuje do tego, aby Senat jako Izba Rozsądku i Umiaru przy najlepszym wykorzystaniu konstytucyjnych uprawnień pełnił funkcję strażnika dobrego prawa i stabilizacji politycznej państwa oraz opiekuna Polonii i Polaków za granicą. Taką rolę, proszę Państwa, Senat, że tak powiem, zakreślił dla siebie samego. Dlaczego Senat, proszę Państwa, w roku 1990 stał się opiekunem Polonii i Polaków, to tutaj, jak sądzę, nikomu nie trzeba tłumaczyć. Była to jedyna instytucja wyłoniona w ramach demokratycznych wyborów. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, był ten wybór wyborem demokratycznym w tamtym czasie i była to jedyna instytucja, której środowiska polonijne mogły zaufać i zaufały. Proszę Państwa, po raz pierwszy środki na wspieranie Polonii, potrzeb Polonii i Polaków za granicą Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyznało 26 lipca 1990 roku Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w Warszawie, które do 1993 roku było jedyną organizacją zajmującą się sprawami rodaków. Tutaj nawiązując do tej wypowiedzi, która miała miejsce wczoraj, wypowiedzi pani Szanard Biniendy, chcę powiedzieć, że w początkowym okresie planowano jak gdyby odtworzyć Światpol, czyli jakby to, co działo się przed wojną, powrócić do tej idei Światpolu, ale to zakończyło się niepowodzeniem. I zakończyło się niepowodzeniem dlatego, że na pierwszym zjeździe delegaci odrzucili tę koncepcję i nie dali przyzwolenia na to, żeby taka sytuacja miała miejsce. Że po prostu uznano, że to czasy są inne i w związku z powyższym nie ma potrzeby ani sensu wracać do tego, co już było. Proszę Państwa, tym niemniej jednak w związku z tym przekształcono tę organizację, o której wspominała pani Szanard Binienda, Towarzystwo Łączności z Polakami za granicą, we Wspólnotę Polską. Ja tylko przypomnę, bo tego to nie wybrzmiało jednoznacznie w wypowiedzi pani Szanard Biniendy, że była to organizacja w całości stworzona najpierw przez służby specjalne, przez bezpiekę,
która i była ta organizacja, podobnie jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tamtym okresie, w latach 45-56, była w całości było spenetrowane i opanowane i zarządzane przez służby specjalne, przez bezpiekę. I to jest, proszę Państwa, poza wszelką dyskusją, to jest dowiedzione w trakcie przez badaczy tego problemu. Ja sam zresztą to zagadnienie również badałem pod tym kątem i mogę to potwierdzić. Zakres, proszę Państwa, podejmowanych zadań w roku 1990 był stosunkowo wąski, a środki przeznaczone na ich realizację niezbyt wielkie. To była kwota 1 187 900 zł, licząc na obecne pieniądze, bo wtedy to było liczone w tak zwanych starych pieniądzach. Ja oczywiście, proszę Państwa, miałem przygotowany tutaj wykres pokazujący to, no ale niestety nie mogę go zademonstrować. Proszę Państwa, na tym wykresie, który przygotowałem, są wydatki dotyczące zarówno zadań o charakterze programowym, jak i też zadań o charakterze inwestycyjnym, albowiem tak mniej więcej od samego początku dzielono środki. Część przeznaczano na realizację zadań takich jak oświata, kultura, wypoczynek dzieci i młodzieży, a część, proszę Państwa, na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym. I tutaj znowu muszę nawiązać do wypowiedzi, która była jednej z pań, której nazwiska nie zapamiętałem, mówiąca o domach. Otóż, proszę Państwa, takie domy są budowane, były od samego początku budowane, bądź też remontowane, dlatego że tych domów wiele było, na przykład chociażby na Zaolziu, bardzo wiele było. Budowany był dom w Wilnie, proszę Państwa, który funkcjonuje do dzisiaj i funkcjonuje bardzo dobrze. I budowany jest w tej chwili dom, proszę Państwa, we Lwowie, dom polski we Lwowie. Ogromna inwestycja rozpoczęta przed 2 laty, a obecnie kontynuowana. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wydatki, plany wydatków w części 03, a to jest część, która dotyczy wydatków Kancelarii Senatu, to te wydatki, proszę Państwa, z roku na rok systematycznie wrosły. Od tego 1 100 000 aż do 75 milionów. I proszę Państwa, chcę zwrócić Państwa uwagę, że rokiem niezwykle fortunnym dla spraw Polonii i Polaków był okres lata 2006-2007. Czyli czasy tak zwanego pierwszego PiS-u. Wtedy, proszę Państwa, ja też trafiłem do Kancelarii Senatu. Zostałem tam zaproszony z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pracowałem wtedy wraz z świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, prezydentem. Przeszedłem do Kancelarii Senatu na zaproszenie mojego przyjaciela świętej pamięci Krzysztofa Putry, który, jak Państwo wiedzą doskonale, zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Proszę Państwa, w tym fortunnym roku między innymi zwiększono wydatki na potrzeby, na zaspokajanie potrzeb Polonii i Polaków z nieco ponad 50 milionów do 70 milionów. Mogę Państwu powiedzieć, że koncepcja świętej pamięci Krzysztofa Putry była taka, żeby w kolejnym roku czy w następnych latach zwiększyć te środki do 100 milionów. Jednakże niestety nie było to zrealizowane, ponieważ w 2007 roku w wyborach PiS stracił władzę. Ale proszę Państwa, prawdą jest też, że od roku 2007 do roku 2011, wtedy kiedy środki przebywały w Senacie, były w dyspozycji Senatu, nie zmniejszono tej kwoty. Nie zmniejszono tej kwoty i przeznaczano 75 milionów na potrzeby Polonii i Polaków. W 2012, proszę Państwa, środki przeszły do dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To była, i wszyscy o tym wiemy, proszę Państwa, decyzja polityczna, a decyzje polityczne mają to do siebie, że nie są decyzjami racjonalnymi, one mają naturę właśnie polityczną. I od roku 2015, od 2012 do 2015 były w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość ustami prezesa Jarosława Kaczyńskiego zapowiedziało, że w momencie, kiedy PiS wygra wybory, środki wrócą do Senatu. To samo mówił
wicemarszałek Stanisław Karczewski. I to było, stało się również, było zapisane w programie tej formacji. I rzeczywiście, proszę Państwa, w roku 2015, w grudniu 2015, kiedy ministrem odpowiedzialnym za sprawy Polonii i Polaków za granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych został pan Jan Dziedziczak, 23 grudnia, proszę Państwa, zostało podpisane porozumienie pomiędzy ministrem Dziedziczakiem a marszałkiem Senatu, obecnym marszałkiem Senatu panem Stanisławem Karczewskim, dotyczącym przejęcia tychże środków. Sam byłem, proszę Państwa, że tak powiem, pełnomocnikiem Kancelarii Senatu i Senatu do spraw przejęcia tych środków i znam tę sprawę z autopsji. I proszę Państwa, to przejęcie dokonało się, przejście tych środków dokonało się na zasadzie harmonijnej współpracy pomiędzy departamentem, który reprezentuje w tej chwili pan dyrektor Stąsiek, a Kancelarią Senatu, którą reprezentowałem ja. I proszę Państwa, te środki od roku 2016 są na powrót w dyspozycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. I proszę Państwa, muszę powiedzieć, że w swoich podróżach, w swoich kontaktach, które są dosyć częste, zwłaszcza teraz, w tym roku, ze środowiskami Polaków i Polonii, słyszę, że to była dobra decyzja. Państwo, przedstawiciele środowisk polskich i polonijnych w całości akceptujecie tę decyzję, uważając, że wtedy, kiedy środki były w dyspozycji Senatu, znacznie, można powiedzieć, lepiej się działo. Proszę Państwa, ja niestety nie mogę tego całego swojego referatu odczytać, bo byłoby to ze stratą dla wszystkich innych osób i zająłbym zbyt wiele czasu, więc chcę powiedzieć jeszcze kilka zdań o tych zadaniach inwestycyjnych, które również były realizowane w całości lub w części ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnich latach, wtedy kiedy sięga moja pamięć, a więc w latach 2008-2011, właściwie pamięć moja to 2006 roku, ale zagadnienia te dotyczące opieki Senatu nad Polonią badałem od roku 1990. Powstało z tego opracowanie dosyć duże, takie tutaj, które mam przed sobą, mojego autorstwa i dwóch moich współpracownic. Je będę chciał przekazać na ręce organizatorów po zakończeniu swojego wystąpienia. Chcę też powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tym opracowaniem, to wystarczy zwrócić się do biura polonijnego, a my chętnie do Państwa albo prześlemy, albo udostępnimy, dlatego że to jest dowód tego, co Senat w tych minionych latach zrobił dla Polonii i Polaków za granicą. Proszę Państwa, zadania inwestycyjne realizowano w 18 krajach, z czego najwięcej na terytorium Republiki Litewskiej. Chcę Państwu powiedzieć, że bez tego wsparcia, bez wsparcia Senatu, bez wsparcia środkami podatnika polskiego, to trzeba powiedzieć, bo używano tego określenia tutaj w tych wystąpieniach. Proszę Państwa, oświata na terytorium Republiki Litewskiej przestałaby istnieć. Po prostu nie byłoby już dzisiaj po tych 23 latach funkcjonowania w przypadku naszym niepodległego państwa polskiego. Słucham? No między innymi. W latach 2008-2012 wydatkowano na ten cel, proszę Państwa, ponad 60 milionów złotych. Największa kwota zasiliła potrzeby Polaków mieszkających właśnie na Litwie. Ponad 24 miliony złotych. W Rumunii około 7 milionów złotych i na Ukrainie około 6,5 miliona złotych. Proszę Państwa, w Rumunii wybudowana została od podstaw szkoła. Od podstaw szkoła została wybudowana ze środków podatnika polskiego, do której uczęszczają dzisiaj dzieci polskie i rumuńskie. I trzeba powiedzieć, że proszę Państwa, gdyby w każdym kraju tak sprawy układały się między mniejszością polską, mniejszością podkreślą polską w Rumunii, a państwem rumuńskim, to proszę Państwa, my byśmy nie mieli najmniejszych problemów, żadnych problemów. W Rumunii i Węgrzech sprawy praktycznie rzecz biorąc układają się w sposób niebudzący najmniejszych zastrzeżeń. Otóż proszę Państwa,
wykonawcą tych zadań były organizacje pozarządowe. A w tym przypadku trzeba powiedzieć, że było Stowarzyszenie Wspólnota Polska, ponieważ ono dysponowało i kadrą, i tym, co się określa know-how, jeśli chodzi o inwestycje. Proszę Państwa, obszary działań inwestycyjnych finansowanych ze środków Senatu z części trzeciej budżetu państwa, której dysponentem był szef kancelarii Senatu, dotyczyły po pierwsze oświaty polonijnej, między innymi budowy nowych obiektów szkolnych, remontów szkół i placówek oświatowych, klas i sal lekcyjnych oraz szkółek sobotnio-niedzielnych i przyparafialnych, a także adaptacji i lub modernizacji kupowanych bądź przekazywanych nieodpłatnie budynków. Drugie, tworzeniu i rozwojowi bazy lokalowej organizacji polonijnych, między innymi budów i remontów domów polskich oraz innych obiektów służących lub będących siedzibami organizacji polskich i polonijnych, różnorakich zespołów, chórów polonijnych oraz redakcji, periodyków, wydawnictw i portali polonijnych. Trzecie, dotyczyły też, proszę Państwa, i to jest wcale niemały fragment, polskiego dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza obiektów zabytkowych na terytorium dawnej Rzeczypospolitej, pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, tych obiektów sakralnych zwłaszcza, które popadły w ruinę, jest naprawdę bardzo dużo. Proszę Państwa, pozwólcie, że przejdę, Państwo, że przejdę do podsumowania tej części historycznej. Chciałbym stwierdzić, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej nie był jedynym podmiotem realizującym politykę polonijną państwa polskiego, również i w wymiarze finansowym, bo tych podmiotów jest cały szereg. Między innymi o tym mówił pan przed chwilą, mówiła pani dyrektor, mówił pan dyrektor i będą mówiły inne osoby. Otóż proszę Państwa, udział Senatu w dystrybucji środków służących zaspokajaniu potrzeb środowisk polskich i polonijnych to był poziom mniej więcej 38% z tych kwot, które wydatkowane były przez państwo polskie. W 2006 roku ukazał się taki raport sporządzony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Z tego raportu wynika, że Senat dysponował 38% środków. Pozostałymi dysponentami były inne resorty, między innymi Ministerstwo Edukacji Narodowej, między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki i oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych, o czym mówił przed chwilą pan dyrektor Stąsiek. Proszę Państwa, ze środków podatnika polskiego w tym minionym okresie, w tych 23 latach wydatkowano za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych ponad 851 milionów złotych. Czy to duża kwota? Na pozór tak, ale kiedy odniesiemy to do tej społeczności polskiej, o której mówimy, to nie jest kwota imponująca. Jeżeli odniesiemy to do 20 milionów, to tak jak przed chwilą powiedział pan dyrektor Stąsiek, jeżeli tę kwotę podzielimy przez tę liczbę członków, o których mówimy, do których się odwołujemy jako przedstawicieli Polonii i Polaków poza granicami Rzeczypospolitej, to oczywiście nie będzie to imponujące. Tym niemniej jednak, proszę Państwa, prawdą jest to kwota policzona, że taką kwotę wydatkowano. Proszę Państwa, podstawą w tym okresie, podstawowymi dokumentami, o czym wspomniała właśnie pani Szonert-Binienda, dokumentami dotyczącymi wspierania Polonii i Polaków za granicą, były rządowe programy współpracy z Polonią i Polakami za granicą. I tych programów było 4. Pierwszy pochodzi z roku 1991, drugi z roku 2002, trzeci z roku 2006, właśnie w okresie z czasu, który określam tutaj mianem pierwszego PiS-u, i czwarty pochodzi, proszę Państwa, z roku 2015.
ważnymi dla kierunków działania, dla działalności Senatu były również wystąpienia premierów III Rzeczypospolitej, a także coroczne informacje ministrów spraw zagranicznych wskazujące priorytety polskiej polityki zagranicznej. Muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie te dokumenty przeczytałem z należytą uwagą i nawet jestem w stanie wymienić, proszę Państwa, i premierów, i ministrów spraw zagranicznych, którzy, proszę Państwa, nie zabrali głosu na temat Polonii i Polaków zagraniczną. Oczywiście, proszę Państwa, kończę, bo tutaj już widzę, że czas zbyt wiele czasu zajmuje. Więc przechodzę, proszę Państwa, do czasów współczesnych. Otóż, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 23 grudnia 2015 roku zostało podpisane porozumienie między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Senatem, a Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w oparciu o to porozumienie środki zostały przesunięte z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, w lutym, 9 lutego Marszałek Senatu skierował do prawie 550 podmiotów list, w którym zwrócił się z prośbą o wypowiedzenie się na temat potrzeb środowisk polskich i polonijnych, które mogłyby być uwzględnione przy tworzeniu nowych zasad związanych z opieką czy z kontaktami z Polonią i Polakami za granicą. Odpowiedzi wpłynęły z ponad 196 podmiotów. Ponad 190 podmiotów. Te, proszę Państwa, wypowiedzi, te dokumenty zostały opracowane przez biuro polonijne i w formie takiej właśnie zostały udostępnione na stronie internetowej. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani omówieniem konsultacji pana marszałka, mogą na stronie internetowej, ze strony internetowej ściągnąć to opracowanie. Ja je, ten egzemplarz, który posiadam, przekażę za chwilę organizatorom. Proszę Państwa, w oparciu o te wypowiedzi został stworzony dokument pod tytułem przez Prezydium Senatu została uchwała dotycząca kierunków współpracy z Polonią i Polakami za granicą i ta uchwała będzie obowiązywała przez lata 2016, 2017, 2019, więc do końca kadencji. Tutaj w ramach naszej konferencji obecnych mamy troje, proszę Państwa, członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu, którzy również wypowiadali się w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą. Jeśli chodzi o Polonijną Radę Konsultacyjną, jest to ciało doradcze, proszę Państwa, Marszałka Senatu i jest to ciało wyłonione w oparciu o dobór osób, które zdaniem marszałka będą w sposób najlepszy, najpełniejszy informowały go o tym, co dzieje się w środowiskach polskich i polonijnych poza granicami kraju. Ta uchwała, o której wspomniałem, została zaopiniowana przez Polonijną Radę Konsultacyjną i proszę Państwa, obowiązuje i obowiązywać będzie przez następne lata. I kończę już, aczkolwiek warto byłoby jeszcze być może tutaj kilka słów powiedzieć. I przejdę, proszę Państwa, teraz bardzo krótko do wątku, który jest wątkiem osobistym. Ja, proszę Państwa, wczoraj słuchałem wypowiedzi Państwa i powiem szczerze, że najogólniej rzecz biorąc, wiem, że te wypowiedzi Państwa wypływały z troski o dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Ale proszę Państwa, ja w przestrzeni publicznej obracam się od roku 1980. Jestem działaczem pierwszej Solidarności. Proszę Państwa, jestem byłym internowanym. Jestem byłym emigrantem. Reprezentuję emigrację solidarnościową. Wyjechałem z Polski z paszportem uprawniającym do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL. Pożegnałem się z ojcem, z matką, ze wszystkimi członkami swojej rodziny, proszę Państwa, mając głębokie przekonanie, że nigdy do ojczyzny nie wrócę. Aczkolwiek w Instytucie Pamięci pozostał dokument, w którym napisałem: wyjeżdżam, bo muszę, ale wrócę,
kiedy tylko będzie to możliwe. Proszę Państwa, wróciłem w roku 1991. Zajęło mi trochę czasu od 1989 zamknięcie swoich spraw w Stanach Zjednoczonych. Wróciłem do swojej ojczyzny, z której w pewnym sensie mogę powiedzieć śmiało zostałem wypędzony, bo zostałem zwolniony z pracy dyscyplinarnie. I proszę Państwa, od roku 2002 roku pracowałem, jak wspomniałem, z Lechem Kaczyńskim, a od 2006 pracuję w Kancelarii Senatu. I proszę Państwa, chcę powiedzieć, że decyzją marszałka Senatu od 1 czerwca tego roku pełnię obowiązki dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu. To przyjmijcie Państwo jako przykład odpowiedzi na Państwa wątpliwości dotyczące tak zwanej dobrej zmiany, i odpowiedzcie Państwo sobie, czy ta zmiana akurat, która się dokonała w Kancelarii Senatu, jest dobrą zmianą i czy ja jestem osobą godną piastować tę funkcję, no bo ją piastuję od 1 maja. Proszę Państwa, jak przez czas, który spędziłem w Kancelarii Senatu, starałem się w miarę możliwości robić to, co jest ważne i istotne dla państwa polskiego. To mnie interesowało, proszę Państwa, i to mnie w dalszym ciągu interesuje. Ale proszę Państwa, od 10 lat pracując w Kancelarii Senatu i mając kontakt ze środowiskami polonijnymi, proszę Państwa, mam również wielką wiedzę i głęboką świadomość tego, jak potwornie, jak nieprawdopodobnie te środowiska są podzielone. Są podzielone, proszę Państwa, do mnie każdego dnia docierają informacje z różnych stron świata dotyczące tego, jaki to Kowalski jest zły albo jaki to Kowalski jest dobry. Ja, proszę Państwa, we mnie, jak tu, w moim biurze, jak w soczewce, skupiają się te informacje. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Przepraszam, że zabrałem tak wiele czasu i pozwolę sobie, jeżeli Państwo pozwolicie, przekazać na ręce organizatorów tę obszerną księgę dotyczącą opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Dziękuję bardzo.